Czy wiedzieliście, że na podeszwach butów znajduje się aż 421 tysięcy różnych bakterii? Ja nie wiedziałem i szczerze mówiąc jestem zszokowany tą liczbą. Są to dane wyciągnięte z internetu, powołujące się na wiarygodne źródła informacji. No bo przecież nie wziąłem buta pod mikroskop i nie liczyłem bakterii. Ale nawet w najlepszym przypadku, gdyby okazało się, że tych bakterii jest znacznie mniej niż źródła podają, to i tak jest to liczba bardzo duża. A dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że podłoga to miejsce wyjątkowo narażone na różnego rodzaju zanieczyszczenia. Od niewidocznych gołym okiem roztoczej bakterii, o których wcześniej wspomniałem i które tak skrupulatnie policzyłem, po doskonale wszystkim znane kurz, pył, błoto czy też piasek, czyli zanieczyszczenia luźne, mniejsze bądź też większe. I o tym będzie dzisiejszy odcinek, czyli o sposobie radzenia sobie z luźnymi zabrudzeniami na naszych podłogach. Zapraszam. Doświadczenia wiem i widzę to każdego dnia, że utrzymanie czystości podłóg w naszych domach czy posadzkach w naszych firmach stanowi największe wyzwanie z zakresu utrzymania czystości. Posadzki brudzą się najszybciej, to na nich zbiera się najwięcej brudu. Brud z posadzek przenosi się z kolei na inne powierzchnie, np. biurka, parapety, meble itd. To posadzki i podłogi wymagają największej naszej uwagi w procesie sprzątania oraz odpowiedniej wiedzy z zakresu pielęgnacji, konserwacji i renowacji. Gdybym teraz zaczął zagłębiać się w ten temat, pytań pojawiłoby się naprawdę wiele. Z jednej strony temat podłóg może wydawać się banalnie prosty, i w pewnym sensie mogę się z tym zgodzić, jeśli będziemy patrzyli na to przez pryzmat zwykłego Kowalskiego i jego podłogi w mieszkaniu. Przykład. Mieszkanie, powierzchnia, załóżmy 50 m2, na podłodze panele, nie potrzeba tam żadnej fachowej wiedzy, wystarczy mop, wiaderko, odkurzacz. I środek do mycia paneli. Natomiast inaczej ma się sprawa w sytuacji, kiedy zaczynamy mówić o posadzkach w miejscach publicznych. W marketach, szpitalach, szkołach czy posadzkach w miejscach naszej pracy. W takich miejscach posadzki zazwyczaj wykonane są z innych materiałów niż podłogi domowe, z materiałów, które są bardziej trwałe i odporne na zniszczenia. Inny jest również sposób dbania o ich czystość, powiedziałbym, że nieco bardziej skomplikowany i wymagający nieco większej wiedzy. Zastosowanie tejże wiedzy w praktyce spowoduje, że posadzki w naszych firmach będą czyste, bezpieczne, i ładne. Posłużę się w tym miejscu takim znanym i oklepanym sloganem, mówiącym, że tylko czyste i zadbane posadzki będą wizytówką naszej firmy. W dzisiejszym odcinku chcę poruszyć temat, który dotyczy wszystkich rodzajów posadzek, bez znaczenia, czy domowych, czy firmowych. Wszystkich. A o co chodzi? O zamiatanie. Przed każdym myciem podłogi na mokro powinniśmy posadzkę w pierwszej kolejności zamieść z kurzu, piasku oraz innych stałych zanieczyszczeń. A dlaczego? Myjąc podłogę na mokro, pod mopa dostają się drobinki piasku czy też błota. Kurz i pył nie są aż tak szkodliwe dla naszych podłóg, za to piasek i błoto w dłuższej perspektywie niszczą trwale nasze posadzki. To trochę tak, jakby wziąć papier ścierny i zacząć nim jeździć po podłodze w i we wte. Piasek i ziemia na podłodze działają tak samo, tylko w mniejszym stopniu. Po jednym myciu nie zauważymy pewnie różnicy, ale po 10 czy 50 myciach już tak. Stopniowo na naszej posadzce będą pojawiać się mikrozarysowania, na początku niewidoczne gołym okiem, z czasem będzie ich jednak coraz więcej i więcej, aż w pewnym momencie stwierdzimy, coś jest nie tak z tą naszą posadzką. Nie wygląda ona już tak ładnie jak dawniej, jest jakaś taka matowa, a była świecąca, widać wydeptane ścieżki w korytarzach, ogólnie i jakaś taka brzydka. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka, a jedną z takich przyczyn jest na pewno pomijanie procesu zamiatania. Piasku i błota nie unikniemy i nigdy się go nie pozbędziemy w 100%. Wchodzi on wszędzie tam, gdzie my wchodzimy. Jednak poprzez zamiatanie możemy zminimalizować negatywne jego oddziaływanie na naszą posadzkę. A czy wiesz, jaka jest inna podstawowa zaleta zamiatania? Mopując zamiecioną posadzkę, nie brudzimy mopa tak szybko i tak mocno, jak byłoby to w przypadku mopowania niezamiecionej posadzki. Tym samym woda, w której puczemy mopa, dłużej będzie czysta, a czysta woda to czysty mop, a czysty mop to czysta posadzka. I koło się zamyka. Dobra, o tym, że zamiatać trzeba, mam nadzieję, że Was przekonałem, a więc do roboty! Jak myślicie, czy zamiatanie, które teraz pokazuję, jest prawidłowe? Czy może coś robię źle, niewłaściwie? A jeśli tak, to co Waszym zdaniem? Co byście w tym zamiataniu zmienili? Czy nie zastanawiało Was nigdy, że po dokładnym wysprzątaniu mieszkania dosłownie w tym samym dniu na meblach, parapetach czy też innych powierzchniach ni stąd ni zowąd pojawia się kurz? A jak to? Zadajemy sobie pytanie. Dopiero co posprzątałem, mnóstwo pracy w to sprzątanie włożyłem, a tu znowu kurz. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być właśnie zamiatanie, podczas którego kurz jest podbiany do góry, a następnie opada na wszystko, co możliwe. Zwróćcie uwagę na to, jakie zabrudzenia udało Wam się zebrać po zamiataniu. Czy jest tam kurz? Jeśli go nie ma, to gdzie on się podział? Zniknął, a my najprawdopodobniej mamy magiczną, czarodziejską miotłę. Musimy koniecznie podarować ją teściowej, no bo skoro kurz zniknął. Najwyższa pora na przedstawienie dzisiejszego bohatera dnia. Oto mop akrylowy do szybkiego i bezkurzowego zamiatania podłóg. Mop ten przeznaczony jest do pracy tylko i wyłącznie na sucho, zatem nie może mieć kontaktu z wodą. Akryl, z którego jest wykonany, posiada doskonałe właściwości elektrostatyczne, które przyciągają i gromadzą kurz oraz mniejsze zabrudzenia typu piasek. Aby zapewnić jak najlepszą efektywność zamiatania, rozmiar mopa musi być dopasowany do wielkości zamiatanego obszaru i zaraz wam powiem jak go najlepiej dobrać? I tak na przykład w ciasnych i wąskich korytarzach czy biurach doskonale sprawdzą się mopy o najmniejszej szerokości, czyli 40 cm. Im większe obszary do czyszczenia, tym mop powinien być większy. Mopy do zamiatania dostępne są w szerokościach 40, 60 lub też 80 cm. W przypadku zamiatania dużych powierzchni, takich jak obiekty logistyczne, hale, magazyny czy hale sportowe, galerie handlowe, idealnie sprawdzą się mopy nożycowe. Maksymalny obszar roboczy takiego mopa to aż 200 cm, 2 razy po 100 cm. A jak zamiatać mopem akrylowym? Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to zamiatanie ruchem ósemkowym, dokładnie tak samo jak w przypadku mycia podłóg na mokro. Jest to dobra technika do zastosowania szczególnie w małych, ciasnych pomieszczeniach, gdzie są np. krzesła i biurka. Natomiast drugi sposób to pchanie mopa przed sobą w linii prostej. Ten sposób z kolei sprawdzi się tam, gdzie przestrzenie są większe i otwarte. Zamiataną posadzkę dobrze jest sobie podzielić na mniejsze fragmenty, podobnie jak robimy to podczas mopowania na mokro. Po zamiecieniu danego obszaru, mopem należy potrząsnąć lub delikatnie stuknąć kilkakrotnie o posadzkę, aby pozbyć się przylegających do niego zabrudzeń. Strząśnięty brud zbieramy przy użyciu szufelki i zmiotki. Po skończonym zamiataniu nakładkę należy zdjąć ze stelarza i dokładnie wytrzepać. Możemy zrobić to tak, możemy to też zrobić tak. Możemy również przeczesać mopa szczotką z miękkim włosem, celem pozbycia się przylegającego brudu. A jak myślicie, jest jeszcze jakiś inny sposób na wyczyszczenie naszego mopa? No jest! Po każdym użyciu możemy mopa dokładnie odkurzyć ze wszystkich zabrudzeń, które się na nim znajdują. Jeśli nie będziemy dbać o czystość mopa akrylowego, to z czasem straci on właściwości elektrostatyczne, tym samym coraz gorzej będzie przeciągał kurz i brud, co spowoduje, że posadzki będą coraz gorzej zamiecione. A więc podsumowując, mopem akrylowym możemy zamiatać podłogę kilkukrotnie szybciej i dokładniej niż tradycyjną miotłą. Co więcej, mopak krylowy nie kurzy i nie wzbija kurzu podczas zamiatania, tak jak to robi zwykła tradycyjna miotła. Mopak krylowy sprawdzi się w małych i ciasnych pomieszczeniach oraz w dużych i otwartych przestrzeniach, takie jak markety, szkoły czy też magazyny. A czy ty masz inne patenty na zamiatanie podłogi? A może używasz innych narzędzi niż mopak krylowy? Koniecznie podziel się swoją opinią i doświadczeniem w komentarzu pod tym wideo. Mam nadzieję, że spodobał ci się ten odcinek. Jeśli chcesz, abym nakręcił kolejne, to daj łapkę w górę. A jeśli nie chcesz, to też daj łapkę w górę. Zapraszam cię już teraz na kolejny odcinek, w którym pokażę ci, jak wypatroszyć wiewiórkę. Nie, zaraz. Ktoś grzebał mi przy scenariuszu. Przepraszam. Wiele więcej dowiesz się już za tydzień. Zasubskrybuj mój kanał, a nie ominie cię już żadna wiewiórka. Żadna nowość. Cześć.